ale też prosić o te łaski Bożego Błogosławieństwo, które jest nam najbardziej potrzebne. Odnoszę się do małego ziarenka gorczycy, które kiedy jest rzucone w ziemię, zapuszcza korzenie, rośnie na wielką roślinę i wydaje piękne owoce. To małe ziarenko gorczycy zostało wykorzystane przez Pana Jezusa, aby ukazać, jak dokonuje się wzrost wiary, nadziei i miłości. Drodzy małżonkowie, 50 lat temu przed Panem Bogiem, zaproszonymi gośćmi, osobami, które były przy Was w czasie zawarcia sakramentu małżeństwa, patrząc sobie w oczy, wypowiedzieliście jedne z najpiękniejszych słów w Waszym życiu. Było to słowo o miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej. Było to słowo, że będziemy ze sobą na chwilę dobre i złe, na chwilę radosne i smutne. I można powiedzieć, że ta miłość 50 lat temu była jak to małe ziarenko gorczycy. Małe, niepozorne, ale posiadające w sobie coś, co możemy nazwać elementem wzrostu, elementem rozkrzewienia. I dzisiaj jesteśmy zgromadzeni tu w naszej świątyni, aby Panu Bogu podziękować za tą miłość, za to poruszenie serca, za to, że 50 lat temu chcieliśmy być ze sobą razem. Pragnę się osobiście odnieść do tej przyśpi. Parafia Kłomacka jest moją już trzecią parafią. I kiedy dowiedziałem się, że w tej parafii, w tej gminie jest w ten sposób przeżywany sakrament małżeństwa, że prowadzimy się 50. rocznicę zawarcia tego sakramentu w Kościele, to powiem szczerze, bardzo się z tej informacji cieszyłem jako kapłan ksiądz. Bo wspominamy to piękne wydarzenie, tą piękną chwilę, która w naszym życiu wszystko zmieniła. Który oddał za nas swoje życie? Chcemy. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Szanowni Państwo, niezmiernie miło was tam się witać.
zapraszać na coroczne uroczystości 50-lecia życia poprzez ryby. To niezwykłe wydarzenie jest ważne w historii, w życiu Minułomacy, jak również w życiu Państwa lokalnych parafii. Dziś z terenu Minułomacy aż 19 par świętuje swoje złote gory. Dzisiaj 19 par z terenu gminy Umazy obchodzi swój jubileusz pożycia małżeńskiego, Złote Gody. To ważne wydarzenie dla samych jubilatów. Wielu z radością i z długim wyczekiwaniem czekało na to wydarzenie. Dzisiaj widzimy chociażby przy wręczeniu medalu, że naprawdę niektórym osobom łezka zakręciła się wokół, wzruszenie. To jest również ważne wydarzenie dla rodzin tych osób, ponieważ to piękny jubileusz. Te osoby w większości przypadków są powyżej 70 roku życia. Posiadają dzieci, wnuki niejednokrotnie i te osoby również cieszą się tym wydarzeniem. Warto wspomnieć, że te osoby, które dzisiaj są tutaj z nami, swój jubileusz obchodziły w minionym roku tak naprawdę, także często kilka miesięcy temu. Niestety w 3 przypadkach z tych 19 par dzisiaj te medale odbierały tylko jedna osoba. Zabrakło tych osób dzisiaj z nami. Medal został przez prezydenta przyznany, ale również są z nami. Została odprawiona msza święta, gdzie już tradycyjnie jest ona koncelebrowana przez proboszczów z terenu gminy Łomazy i to miało miejsce również w naszym kościele parafialnym w Łomazach. Także cieszę się, że jest taka tradycja. Również, że sami jubilaci podchodzą bardzo entuzjastycznie do tego. Jest to taka odskocznia od dnia codziennego i widać wielką radość na twarzach. Także staramy się jako samorząd również pamiętać o tych osobach poprzez właśnie organizację tego wydarzenia, ale również dzisiaj to wydarzenie zostało uświetnione wydarzeniem, które jest połączone z koncertem zespołu Śpiewam, bo lubię, który również włączył się właśnie w organizację tego wydarzenia w gminie Łomazy. Zarówno starosta Bialski, jak i zarząd powiatu pamięta właśnie o osobach, które są tak bardzo zasłużone w naszym społeczeństwie, które no, swoją wytrwałością, ciężką pracą przeżyli wspólnie 50 lat, wychowując zarówno dzieci, jak i wnuki. I są one przykładem dla nas, te pary. Pokazują, że jednak w dobie szybkiej wymiany konsumpcji, jak to teraz się mówi, można wszystko jednak naprawiać i funkcjonować dalej przez wiele, wiele lat. Są tu księgi, można powiedzieć wręcz skarbnice wiedzy i wzór do naśladowania, z którego należy czerpać po prostu pełnymi garściami. 2 × 50 daje 100. Jakby nie było, są to dwie wspólnie żyjące osoby, ale dwie. Każda z nich po swojemu przeżywa jednak i codzienne troski, obowiązki, trudności i również te chwile szczęścia. Także na pewno to są no, 2 × 50 to 100 lat. Jakby nie było, 100 lat doświadczenia i 100 lat wiedzy. Drodzy Państwo, jaka jest recepta na te 50 lat małżeństwa? Jest jakaś recepta, jak żeście wytrzymali ze sobą tyle czasu? Wytrzymali ze zdrowiem i bardzo się cieszymy tym zdrowiem. No i bardzo zadowoleni, że doczekaliśmy się tego. Tak jest. Trzeba być w życiu, żeby wytrzymać z mężem 50 lat. Trzeba dobrze żyć. Dobrze żyć. Tak. Uśmiechniętym i radosnym. Czego Wam życzyć na kolejne lata? No, trzymać jeszcze, jeszcze. I zdrowia dużo życzymy. Tak, do końca życia. Wnuki, dzieci są? Tak, jest. Tak. No to pozdrawiamy w takim razie. Przebaczenie, miłość, zgoda, no i co tam więcej może być? Jeszcze... Jakżeście się poznali? Bardzo szybko. 50 lat temu to było... Ile? Pół roku tylko. No i zapoznanie. A jak się oświadczył? Że już trzeba się żenić. Bo był starszy, mówi, że się już nie trzeba żenić. No ja blisko kościoła, żeby mnie... Zawsze Boga prosiłem, żeby po prostu być blisko kościoła. No i to marzenie moje się spełniło, nie? No czego wam życzyć? Zdrowia. Błogosławieństwa i jeszcze dla dzieci też zdrowia, dla wnuczków. No i wiele, wiele was Bożych.
żyliśmy, bo musieliśmy, bo kochaliśmy się. Miłość była i tego cały czas od początku i tak nadal jest. Dzieci, wnuki są? Dzieci było 8, jedno nie żyje. Wnuków 13, prawnuków 4. Tak. Takie małe państwo w sumie już. Już taka rodzina większa. Słuchajcie, jak żeście się poznali? Chodziliśmy razem do szkoły z jednej siły. Jesteśmy razem z jednej wioski. Jak się oświadczył? Jak się oświadczył, przyniósł pierścionek. Powiedział, że mnie chce wziąć za żonę i tak. Czego wam życzyć? Zdrówka. To najważniejsze. Żeby dobrze pojeść jeszcze i pożyć. Jak się oświadczył? Ja wiem, jak to było, kto to pamięta? Mnie koledzy zaprowadzili, ja dla nich zabrałem żonę, teraźniejszą. Była rozrywana? Była, tak, była rozrywana. I wybrała pan? Tak, i trafiona. Dobry wybór? Dobry, bardzo. Pozdrowienia dla dzieciaków, dla wnuków? Dziękujemy. I prawnuki. Się wytrzymuje tam, raz lepiej, raz gorzej, się wytrzymuje. Czyli raz złe, raz łzy, raz uśmiech. Tak, tak, i się wytrzymuje, musi tak być. A słuchajcie, jak żeście się poznali, jak to było? Kiedy to było? To było, panie, też dawno. 50 lat temu, tu człowiek zapomina. 52 nawet. Tak, już dzieci są dorosłe. No ale jak to było? Gdzie się zabierało wtedy takie panny na W domu. W domu lub na jakiś weselu, na przyjęciu. Tak, nigdzie, w domu. Nikt tam nie chodzą, żadne występy. Na Facebooku żeście się nie poznawali? Nie, by nie było takich rzeczy jeszcze. Takich rzeczy jeszcze nie weszło. Życie. Słuchajcie, czego wam życzyć? Zdrowia i pomyślności. Zdrowia, czego wiesz? Tak to jest. Najlepiej to się żyje, jak jest zdrowie. To wtedy jest najlepiej. No może żona powie więcej. Zdrowie jest najważniejsze i kiedyś, i teraz. No teraz to już tylko zdrowie potrzebujemy. No i miłości takiej już trwałej, stałej. No a przez te lata, no to minęło u nas już lat 50, nawet więcej trochę. No i widać, że miłość jednak przetrwała ten czas. Różnie tam w życiu było, tak jak wszędzie, no ale zawsze miłość zwyciężała. Dzieci, wnuki są? Dzieci, wnuki są, to są teraz całą naszą radością i nadzieją. No i lata płyną i dzień za dniem, coraz szybciej. No i w tej chwili miejmy nadzieję, że miłość przetrwała tyle lat, będzie trwała dalej. Trzymamy kciuki za to. Słuchajcie, jak to było te 50 lat temu? Jak żeście się poznali? No wiadomo, poznaliśmy się na wiejskiej zabawie, także nie, to było dalej tak na neutralnym gruncie, no i później no, pierwsza randka, później pierwsze spotkania i dalej to już poleciało sami nie wiemy kiedy i jak. W każdym bądź razie, że mi się oświadczył, byliśmy jeszcze wtedy bardzo młodzi, bo mąż miał lat 19, ja niewiele więcej, no ale mówili, że to za wcześnie, ale jednak jeżeli miłość była, to wiek nie gra tutaj roli i dzisiaj jesteśmy, tak jakby powiedzieć, patrząc tutaj na to grono, to my jesteśmy najmłodsi z tego względu, że wcześniej też zawarliśmy związek. No. Czyli na miłość nie ma co czekać? Nie. No nie ma, trzeba brać, jak się nadarza taka, no trwała i rokuje nadzieję, że przetrwa dalej, no to nie ma co czekać. Czego wam życzyć? Zdrowia, jak najwięcej zdrowia i wszystko zdrowia. Poza tym to już mamy. Pragniemy zdrowia i
zamienia.